Plaża w Sopocie. Na leżakach opala się para. On to były piłka szarki, Gdynia, 38-letni Tomasz Mazurkiewicz. Towarzyszy mu brunetka. Rozmawiają, uśmiechają się do siebie, on kładzie rękę na jej udzie. W drodze powrotnej z plaży trzymają się za ręce lub obejmują. Czyżby znajomy Edyty Górniak, 46 l. Znalazł już sobie nowy obiekt uczuć? Edyta Górniak nie ma szczęścia w miłości. Po rozstaniu z Mateuszem jesienią zeszłego roku, obiecywała sobie i fanom, że już nigdy się nie zakocha. Mimo to po, koniec marca tego roku fotoreporterzy przyłapali ją na randce z kolejnym mężczyzną. Był nim, właśnie Tomasz Mazurkiewicz. Najpierw kupili danie na wynos, a potem mężczyzna odprowadził gwiazdę do, bram strzeżonego skwerku, gdzie edyta położyła się na trawie i zażyła kąpieli słonecznej. Reklama za jakiś czas paparazzi uchwycili byłego piłkarza na słynnych zdjęciach z imprezy urodzinowej syna Edyty. Alana Krupy. Z tamtych fotografii gwiazda dowiedziała się o nałogu nikotynowym swojego syna, a Polacy – o nowym wybranku jej serca. Para wyraźnie miała się ku sobie, choć oboje zaprzeczali. Wyłączyło ich coś więcej niż tylko przyjaźń. Nigdy nie potwierdziliśmy, że jesteśmy parą, mówił później w wywiadzie Tomasz Mazurkiewicz. Mówiliśmy tylko, że staliśmy się sobie bardzo bliscy. Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Również Edyta Górniak była ostrożna w wypowiedziach. Jesteśmy w wielkiej przyjaźni i bardzo życzliwej relacji, ujawniła dyplomatycznie. Zapytana zaś o swój poprzedni związek, wyznała. Mam nadzieję, że jednak codziennie się czegoś uczę i że wyciągnęłam wnioski. Będę może trochę bardziej ostrożna i mądrzejsza tym razem. Być może gwiazda już wtedy przeczuwała, że znajomość z Tomaszem Mazurkiewiczem nie wróży wspólnej przyszłości i dlatego nie angażowała się tak bardzo emocjonalnie jak z Mateuszem, jak widać po zdjęciach z Sopotu którego opublikował Tygodnik Życie na Gorąco, były piłkarz po prostu lubi kobiety. Choć udało mu się skraść serce Edyty Górniak, a także zaskarbić sobie przyjaźń, jej syna najwyraźniej wie, że nie może liczyć na nic więcej, skoro nawiązuje tak bliskie relacje z innymi kobietami. Zobacz więcej materiałów.